Cześć, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy, tak jak było w tytule oczywiście, sałatkę śledziową z buraczkiem. Buraczek można kupić w handlu, od razu taki już gotowany, przygotowany w zasadzie i ugotowany. Tam było napisane ugotowany na parze, sprawdzimy go za chwilę. Nie jednego buraczka mi się chciało gotować, ale oczywiście jeżeli macie swoje buraki na przykład, no to czemu nie? Kilka płatów śledziowych, w tym przypadku są to a la Matias płaty, bo Matiasy są w Polsce tak słabo dostępne, gdyż są to młode śledzie jeszcze przed tarłem. Ich nazwa właśnie podchodzi od tego, że w tłumaczeniu z holenderskiego nazywa się to śledź dziewiczy, tak to się nazywa, więc szybko zobaczmy jakie produkty. Proszę bardzo, tutaj mam te trzy piękne płaty a la Matias. A la Matias oznacza, że są już w oleju. Nie trzeba ich odsalać, odmaczać. Fantastycznie się do tego nadają. Buraczek, ten właśnie gotowany, kupiony od razu. Dwa ogórki kiszone, też kupione. Nie kisiłem w tym roku ogórków. Jakoś nie było okazji i czasu. No i tu mam dwie cebulki czerwone, będą ładnie zdobić. Kawałek cytryny, a w zasadzie połówkę użyjemy z sokiem. Jabłko kwaskowe, piękne jabłko. Nie użyję chyba całego, dlatego że byłoby za dużo, tak mi się wydaje. Gałązka kopru, żeby było pięknie, smacznie i zielono. Będzie łyżeczka musztardy, olej, tu będzie sos z tego robiony właśnie i z cytryny. No i jeszcze kolorowy pieprz, w tym przypadku akurat mam czerwony. Niech sobie tak będzie do smaku. Szybciutko zrobimy sałatkę. Jabłko brałem od razu i przy pomocy tego sprytnego urządzenia dzielę na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na ósemki. Będą fajnie się kroiły, ale tak jak powiedziałem, całego nie zużyję, więc od razu możemy spróbować. Przepyszne jabłko, mówię Wam. Nie pamiętam jak się nazywa, zaraz spojrzę. To jabłko nazywa się tak jak wygląda, czyli rubin. Kroimy na niezbyt grube, ale też nie za cienkie plasterki. W taki sposób. Myślę, że tyle, może tyle jabłek starczy, resztę po prostu zjem. Teraz ogórki, tego grubego, większego, przykroimy na połówkę i podobne plasterki będzie porównywalne z naszym jabłkiem. Właśnie tak. A ten cieńszy oczywiście w całości, nie będziemy go przyklejać. Niech będą piękne krążki. Dobrze, zabiorę się za śledzie. Dlaczego na końcu burak? Dlatego, że będzie mi tu barwił mocno i nie chcę mieć wszystkich produktów tak, chociaż i tak się wymieszają, no ale dla filmu chociaż nie będą takie tutaj brudne. No nie brudne, po prostu zabarwione na czerwono. Widzicie jak kroję śledzia? Na takie kawałki. Można byłoby nawet drobniej, jeżeli te większe byście chcieli, to możecie podzielić jeszcze. Ale myślę, że zostawię. Mamy nieźle już podszykowane. Została nam cebula. Mogę ją skroić w zasadzie na krążki. Nie kroję jej w poprzek, tylko krążki zaraz rozłożymy pięknie w naszej sałatce. Jak się ją podzieli, to fajnie to wygląda. Został nam burak do krojenia. Buraka pokroimy w kostkę. Czyli kroję do centymetra maksymalne, nawet mniejsze plastry o takiej grubości. Później słupki i kostka. Zobaczcie, elegancko. Przygotujmy sos. Pół cytryny. Trzeba ją dobrze wycisnąć. Nie może też być pestek tym razem w tej sałatce, bo by ktoś trafił, by się mógł zdenerwować, może nie, ale nie byłoby to przyjemne. Do słoiczka będziemy mieszać wszystko w słoiczku, to jest dobra metoda. Jeszcze musztardę nie. Najpierw olej, dlatego że muszę tutaj wlać 4-5 łyżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a jeszcze sześć może, niech będzie. Teraz to trzeba dobrze wymieszać. Zakręcam mocno i szejkuję, mieszam, żeby się zrobił taki amalgamat, połączenie, roztwór w cytryny w oleju, oleju z cytryny, soku. To się nie miesza za bardzo, ale w momencie, kiedy zrobimy to energicznie, zobaczcie, jest piękny sos, zawiesisty, fajny. I teraz właśnie dodam taką niecałą może, a w zasadzie całą, bo trochę czubata, łyżkę musztardy. I jeszcze raz trzeba wszystko wymieszać. Doprawiam sałatkę jeszcze pieprzem.
Dobra. Jeszcze raz mieszam i zalewamy po całości sosem. Teraz dużą łyżką delikatnie mieszamy całość. Jabłka spod spodu. Oczywiście, jeżeli chodzi o solenie, to nie solimy, dlatego że śledzie są słone i ogórki kiszone też są słone. Więc to, co nam potrzeba, już tutaj mamy. Dosyć grubo. Nie trzeba się bać, ale pięknie pachnie ten koperek. Dobra, resztę zostawimy dla ozdobienia na górze. Jeszcze raz mieszam, żeby koper przeszedł do środka. No, dobrze. Biorę białą, ładną salaterkę i delikatnie, żeby nie pobrudzić brzegów, przekładam sałatkę i wykańczam świeżo siekanym koperkiem. I już możemy, słuchajcie, iść z tym sobie na stół, na imprezę, na święta Bożego Narodzenia na przykład, na Wielkanoc. Fantastyczna, cudowna sałatka. Czy to nie jest piękne? A jakie zdrowe? Przecież tam są kwasy omega-3, bo śledzie to ryby, a ryby faktycznie najlepsze są dla naszego zdrowia. Do tego jeszcze mamy fantastyczny buraczek, cebula, która witaminy C zawiera mnóstwo. Co tam jeszcze? Ogórek kiszony, oczywiście też same minerały, samo dobro. Taką sałatkę możecie sobie szybciutko wykonać, bo naprawdę poszło nieźle. Inne sałatki szukajcie i dużo śledzi u mnie na kanale, śledzie w różnych postaciach, porobione fantastycznie na stół i też świąteczne potrawy, bo już się zbliżamy do świąt, więc zapraszam Was na mój kanał, szukajcie na YouTubie, szukajcie na Facebooku i odwiedzajcie moją stronę internetową środagotuje.pl. Cześć, tak ma być.